Drugie pytanie, które mi najczęściej zadawano, to co zrobicie, jak będzie padał deszcz? No właśnie, jak to jest spać w takim namiocie, w takim stylu, w jakim my podróżujemy, gdy pada deszcz? No jak tam mały deszcz, no to jeszcze każdy wie i zrozumie, ale co jeżeli jest sztorm, co jeżeli jest burza, co jeśli pada przez cały tydzień na przykład? Więc dzisiaj trochę o tym poopowiadamy. Pogoda zmienną jest i to, co wygląda na super miejscowe w jeden dzień, w drugi dzień może się okazać tragicznym miejscem do nocowania. Tutaj ta plaża jest takim dobrym przykładem, ale najpierw popatrzcie, chciałam Wam pokazać nasz przedsionek. Jak jest bardzo wiecznie albo pada deszcz, to wtedy dopinamy sobie taki aneks i mamy zabezpieczenie przed zimnem i wilgocią. Można sobie w środku gotować, przebierać się, siedzieć, czytać, pisać i składać filmy. No, nasza Molly to oczywiście niczym się tam nie przejmuje, jej tam zawsze jest dobrze, choć muszę Wam powiedzieć, że deszczu ona nie bardzo lubi. Na drugi dzień to samo miejsce to już zupełnie inna bajka. Mgły, ciężkie chmury, a na trzeci dzień musieliśmy się stamtąd zwijać, bo był taki sztorm i baliśmy się, że fale zabiorą nam namiot. I can't tell you what we do when it's raining, but the whole tent is shaking and that's enough for you to know. When it's very windy or raining, we set up an annex and I make sure to secure the tent so we won't fly away. We also have a storm cover, which proved to be very effective. Nasza pierwsza wichura w naszym namiocie była dla mnie ogromnym przeżyciem. W ten dzień strasznie wiało i mówiłam do niedźwiedzia, musimy wszystko pozbierać, bo nam wszystko porozwala. A on do mnie, weź się wyluzuj, kobieto. No to próbowałam się wyluzować, słuchajcie. Zaczęły się błyskawice, to wieczorem, to ja sobie wzięłam nawet, mówię, krzesełko, pooglądamy sobie jak spektakl w telewizji, tak? Piękne były, popatrzcie, nie wiem, czy to dobrze widać na filmie, ale błyskało się jak jasna cholera. I grzmiało, te grzmoty to były trochę przerażające, ale nic się nie działo, więc poszliśmy spać. W środku nocy łubu-dubu, normalnie urwanie chmury, słuchajcie. I budzę niedźwiedzia, mówię, leje, trzeba wszystko zbierać. A on tylko i przewracał się na drugi bok i spał dalej. No oczywiście, wszystko się żeśmy zbierali, no szkoda gadać, na drugi dzień. Ale wiecie, kurczę, naprawdę mega przeżycie. When I found out how scary it is for her before the next storm, I wanted to find a more protected space. I found the abandoned service station and we stayed there for two nights for the rain to go past. To było dobre rozwiązanie. Od tej pory staramy się znaleźć dobre miejsce i tam przeczekać, aż się wypogodzi. W końcu nigdzie się nam nie spieszy, urlop się nie kończy, a gdy jest zimno, włączamy ogrzewanie. Tu niedźwiedź spisał się na medal i mam ciepło w namiocie, kiedy tylko chcę.
To tyle w tym odcinku. Piszcie komentarze i polecajcie nas znajomym. To mnie bardzo motywuje do dalszej produkcji. Montaż filmów jest strasznie czasochłonny. Kiedyś chyba zrobię o tym odcinek, ale na razie muszę ogarnąć to, co już ponagrywałam. Do następnego.